Hej, witam was serdecznie z tej strony Hallak. Słuchajcie, pora na losowanie nagród. Miało ono być w zeszłym tygodniu, ale miałem tyle pracy po prostu. Zresztą ci, którzy śledzą streamy, wiedzą, że nie było w zeszłym tygodniu streamów, tylko chyba w piątek i sobotę. Także losowanie nagród. Przypominam, że w filmach World of Tanks, jak to było dawniej, pod dwoma z nich mieliście pisać tak. Po pierwsze, wszystkie zmiany na plus, które uważacie za najlepsze, czy też jedną zmianę najlepszą w komentarzu, i pod drugim odcinkiem na minus, czyli co było najgorsze. I od razu wam powiem, że komentarzy było całkiem sporo. Obecnie zebrałem część kodów od was. Ach, musiał listonosz przeszkodzić. Słuchajcie, moi drodzy, więc zebrałem troszeczkę kodów od was. W większości niestety były to kody zaproszeniowe, więc kurka wodna, no te nie mogą być nagrodami, je wkleję jakoś tam na Facebooku. Natomiast dołożę tutaj jeszcze od siebie coś i będzie, wylosujemy sobie komentarze. Oprócz tego ja oczywiście z twojego ględzenia trochę dodam, no bo jak mógłbym to pominąć. Pierwsze bierzemy plusy. Napisaliście 1788 komentarzy. Maszyna losująca jest przygotowana, wygląda tak. Oczywiście najpierw to się musi tutaj załadować. Chwileczkę to potrwa. Proszę bardzo, ładują się. No i zobaczymy, kto coś wygra. Ja tu sobie już przygotuję do zapisywania. Od razu też powiem, osoby, które wygrają, powinny napisać do mnie maila na hallak05@gmail.com. Pamiętajcie, oczywiście komentarz musi być na temat, także jedziemy. Pierwsza nagroda, jakże zacna, to japoński czołg premium Chinookai i do tego 3 dni premium i do tego jeszcze slot w garażu. Losujemy. Uwaga, uwaga. Śmieszne te twoje żarty. Niestety śmieszne te twoje żarty, uważam, że nie jest to dobra odpowiedź. Dlatego kolega sympatyczny Hugo S. czołgu nie wygrywa. A szkoda, bo jakby napisał coś na temat, to by miał. Jedziemy dalej. No, krótka odpowiedź, ale za to treściwa. I bardzo fajnie, bo kolega Doro Cytryna napisał, że plusem największym według niego to jest matchmaking plus 2 i minus 2. Moi drodzy, ja jak najbardziej się zgadzam. Nie wiem, czy to była najlepsza zmiana, ale na pewno duży, duży plus. Przypominam wam, że kiedyś, dawno, dawno temu, był matchmaking o wiele gorszy. Na przykład zwykłym kawukiem można było trafić na bardzo wysokie tiery. Na przykład na ISA 4, o ile się nie mylę, on był wtedy na 9 poziomie. No, może się mylę. Już nie pamiętam dobrze. Natomiast matchmaking był bardzo niełaskawy. Dodatkowo, bo to trzeba połączyć, nie było golda wtedy. Nie można było strzelać z golda. Tak jak dzisiaj losuję was na przykład piątką na siódemkę, zmieniacie sobie na golda i przebijacie. Kiedyś tego nie było. Kiedyś jak widzieliście czołg wyższego poziomu, to mogliście tylko próbować go objechać i gdzieś zajechać z boku lub z tyłu. Oczywiście analogicznie, jeżeli to wy byliście siódemką, no to mogliście naprawdę ciekawie natłuc obrażeń. Także tutaj jak najbardziej się zgadzam. Matchmaking plus 2, minus 2. A teraz jeszcze z innej beczki, bo niektórzy z was może myślą, że ten matchmaking jest minusem. I chcieliby matchmaking plus 1, minus 1, a nawet spotykam się z takimi opiniami, że chcieliby, żeby matchmaking był zerowy. Po prostu. Piątki wyrzuca tylko z piątkami, szóstki wyrzuca tylko z szóstkami. Słuchajcie, z jednej strony można się z tym zgodzić, ale z drugiej, jeżeli chcemy w dłuższej perspektywie popatrzeć na grę, pomyślcie, jak nudne byłyby rozgrywki, gdyby nie losowało nas z takim matchmakingiem dosyć wysokim. Wyobraźcie sobie ten plus 1, minus 1. O ile mniej możliwości to daje. No bo zdajecie sobie sprawę, że lądujecie na samym dole praktycznie tyle samo razy, ile na górze, prawda? Bierzecie sobie czwórkę,
No i nie zawsze was losuje na szóstki, ale często was losuje na trójki, czy tam na dwójki. Także tutaj, dobra, Chinukai Choke jedzie do kolegi Doro Cytryna. Bardzo proszę swój nick z WOTA przysłać mi na hallak05@gmail.com. Gratuluję wygranej. Jedziemy dalej, weźmiemy sobie następna nagroda, to jest nagroda z World of Warships i to jest nagroda okręt Campbelltown, jeden hangar, czyli jeden slot w hangarze oraz jeden dzień premium. Przypominam, że premium jest no, tak samo w World of Warships jak i w World of Tanks. Na oba te konta działa, więc losujemy, kto to wygra. I jest kolega Pro Player. Także gratuluję. Napisał tak. Najlepsze było usunięcie niewidocznych ścian, przez które nie można było przejeżdżać, zjeżdżać z gór. Oj tak, to jest też bardzo, bardzo duży plus. Część młodych graczy pewnie nie wie, że kiedyś z górki w ogóle nie można było zjechać. Nie tak jak teraz, że w każdym miejscu możemy. Najwyżej nam spadną gąski albo się zabijemy. Nie, nie, nie. Kiedyś na przykład na mapce Lakeville, jeżeli jechaliście tą środkową ścieżką nad jeziorem, nie można było wpaść do wody. Po prostu. Nie dało się. Czyli, kurczę, jechaliście sobie środkiem i tak naprawdę mogliście spotkać czołg z przeciwnego teamu i zablokować mu drogę. On nie mógł was zepchnąć, ani wy jego. Mogliście mieć maleńki pojazd, nie wiem, kurka wodna, pancer 1, a tamten mógłby mieć Mausa. I tak fizyka nie pozwalała Mausowi zepchnąć tego czołgu do wody. Także tutaj gratuluję tego kodu, kolego sympatyczny. Oczywiście maila hallak05@gmail.com proszę mi przysłać. I Campbelltown oraz jeden slot w hangarze i jeden dzień premium jest twój. To jest kod, czyli jeżeli go nie potrzebujesz, będziesz mógł przekazać komuś innemu. Pamiętajcie, to co dostajecie tutaj to są kody. Możecie je przekazać komuś innemu, sprzedać. Co tam chcecie z nimi zrobić, to możecie. Dobra, jedziemy dalej. A następna nagroda, moi drodzy, to jest nagroda książkowa. Tak jest. Osoba, która teraz zostanie wylosowana, będzie miała kupioną przeze mnie książkę historyczną jakąś. Może w mailu napisać, że woli na przykład coś o piechocie, albo o fortyfikacjach, albo o, nie wiem, sprzęcie pancernym, albo lotnictwie, czym tam się interesuje, a ja robię jej niespodziankę. Oczywiście trzeba adres swój domowy przysłać, imię, nazwisko, wszystko to, co potrzeba do wysłania przesyłki. Także już z góry gratuluję. Uwaga, uwaga, wybieramy szczęśliwca, który losuje książkę. I jest kolega Blue Eagle End i napisał tak. No chyba najlepszą zmianą była grafika. No, oczywiście zaliczamy tą odpowiedź. Grafika w WoCie bardzo się zmieniła. Nie wiem, czy część z was już pewnie nawet nie pamięta, jak to kiedyś było. Czołgi były kanciaste, ale to nic, bo jeszcze część przecież tych czołgów kanciastych mamy. One co prawda zostały tam troszeczkę poprawione, no ale to nie to samo co modele HD. Zresztą modele HD, również te, które wychodziły na początku, a te, które są teraz, są zupełnie inne moim zdaniem. Także tutaj super. Mapki no, przeszły ogromną transformację. No, kiedyś to była po prostu tekstura z jakimiś tylko kikutami. Dzisiaj jednak, zwłaszcza te nowsze mapy, prezentują się zupełnie inaczej. Na przykład ta w Normandii mapa, która bardzo mi się podoba. Nie chodzi o grywalność, ale wygląd jest naprawdę, naprawdę fajny, bardzo klimatyczny. Wszystkie te mapki, takie zrujnowane miasta, też mi się podobają, fajnie to jest zrobione. Kiedyś tego nie było, żadnych dymów nie było, żadnego tła nie było, nie było tego, że ktoś lata nam nad głowami. Kompletnie nic, po prostu bitwa startowała, mieliście tylko parę chmurek na niebie i się grało i było fajnie. Także kolego sympatyczny, Blue Eagle End, hallak05@gmail.com, wysyłasz swój adresik i piszesz, jaką książkę z jakiej dziedziny chciałbyś otrzymać. Dobra, jeszcze może trzecią, niech od siebie dorzucę nagrodę. I to niech będzie, no, na pocieszenie 500 golda.
I jedziemy z następnym. Jest. Najlepsza zmiana. Wprowadzenie drugiej nowej fizyki. Chyba w 6.x wersja słaba pamięć. Jak niektórzy pamiętają, pierwsza fizykę WOTA będą widzieli, jak wtedy czołg się poruszał. Jak można było stawać na zjazdach z górek itp. Tak jest, moi drodzy. Tutaj właśnie jeszcze o tym nie powiedziałem. Kiedyś wrak czołgu był nieprzesuwalny, czyli... Kurczę, to było tak, że najmniejszym czołgiem można było zablokować jakiekolwiek przejście. Nic nie mogło tego przesunąć. Czyli rzeczony, tak jak wam mówiłem, ten LOL traktor mógłby zostać rozwalony w jakimś tam wąskim przesmyku i ten wrak jego, jeżeli tam stał, to Maus już tamtędy nie przejechałby, bo nie miał możliwości go przepchnięcia. A teraz mamy zresztą tą fizykę jeszcze inną, bo teraz możemy na jakieś górki wjeżdżać i tak dalej. Uważam, że jest to przesada. Jestem przeciwny temu wjeżdżaniu na górki, ale to się wypowiem w innym materiale. Także nagroda pocieszenia 500 golda wędruje do ciebie. Proszę o e-mail i w e-mailu napisz, na jakie konto w WOTA mam tego golda kupić. Dobra, i to by były nagrody dla osób, które pisały o plusach. A teraz będą nagrody. Uwaga, uwaga. Czyli to było 1700, a teraz o minusach. A minusy to jest tu, jest 911 komentarzy, także tutaj większa szansa na wygranie. I pojedziemy. Najpierw załadujemy sobie to. Okej. Ładują nam się komentarze. Bardzo to mi się podoba. Będę wam częściej robił właśnie tego typu rzeczy. Mam nadzieję, że to wam odpowiada, bo napisanie komentarza to jest dla was 10 sekund tak naprawdę. A tutaj można wygrać sobie nagrodę. Jak robię polowania, to część z was nie ma czasu na polowanie, albo nie wszyscy, wiadomo, się zmieszczą. Także super. Dobra, 911 komentarzy załadowanych i tradycyjnie... Pierwsza nagroda to będzie czołg japoński premium Chinukai i 3 dni premium i miejsce w garażu. Zobaczymy, kto wygrywa. Uwaga, uwaga, jest. Kolega Grabarz 23. No i teraz przypominam, że są wady. Teraz losujemy tylko i wyłącznie wady. Co kolega napisał? Dla gracza grającego jedynie niszczycielami IHT największym minusem były zmiany w zasięgu widzenia ich. Widzenia tychże pojazdów. Krew mnie zalewa, gdy stoję przyczajony w krzakach z założoną lornetą, a moja pięcioperkowa załoga nie jest w stanie wykryć jadącego na wprost nie E100 z odległości 200 metrów. No nie, no E100 z 200 metrów to chyba wykrywa ci. Przeprowadzone testy wykazały, że E100 wyświetla się z odległości około 130 metrów. Oj, kolego, coś tu, ja oczywiście ci to zaliczam. Bo słuchajcie, pamiętajcie o jednej rzeczy, jeżeli ja robię te konkursy i proszę was o opinię na temat jakiś, to czy ja się z tym zgadzam, czy się nie zgadzam, nie ma kompletnie żadnego znaczenia przy losowaniu nagród. Żadnego. Bo to są wasze opinie i każdy swoją opinię może mieć i przedstawić. Ale tutaj kolega napisał, że ze 130 metrów mu się wyświetla E100. To jest niemożliwe. To nawet jak TEDek jest drugiego poziomu, to jest to, się wcześniej wyświetli. Także coś tutaj pokręciłeś, ale jakby uśredniając to dla kolegi, bardzo złą zmianą jest skrócenie zasięgu widzenia niszczycieli oraz hateków. No WG ma jakiś plan dziwny na grę, że spoterzy będą tylko do spotowania prawie, że. Innymi słowy, chciałoby buffnąć jeszcze czołgi lekkie, co moim zdaniem nie jest dobre, bo z czołgami lekkimi ja na przykład nie potrafię nimi grać, ale są gracze, którzy robią niesamowite wyniki. Jeżeli jeszcze się zbuffuje je, no to kurczę, nie wiem, jak to będzie, no. Te deki jednak powinny mieć, chyba że damy zwiększoną celność te dekom.
No bo coś za coś musi być, prawda? Jakby te deki były celniejsze, to rzeczywiście wtedy można by jeszcze im skrócić zasięg widzenia i one wtedy by polegały tylko na czołgach średnich i tylko na czołgach lekkich. Może to jest jakiś sposób. Ale to, że S100, kolego, z 130 metrów dopiero jest wykrywany, to jest nieprawda, moim zdaniem. Nawet nie chcę testu robić, bo to będzie strata czasu, bo zdaję sobie sprawę, że ten czołg zostanie wykryty, nie wiem, z 350 metrów albo 300. Dobra, ale kolego, gratuluję tobie nagrody. A teraz mam nagrodę drugą, która jest naprawdę rewelacyjna. Jest do World of Warships, ale jest to kodzik bardzo cenny moim zdaniem. Jak ktoś nie gra, to będzie mógł komuś go sobie tam rozprowadzić. Mianowicie, kod jest na okręt Aurora, na jeden slot w porcie, na jeden dzień premium i uwaga, uwaga, rzecz specjalna, na 1000 sygnałów, 1000 flag sygnałowych. Słuchajcie, 1000 flag sygnałowych jest wartych bardzo, bardzo dużo. Dlatego, no jeżeli ktoś z was gra, to te 1000 flag, jak sobie odpali, będzie miał niezłego kopa w bitwach. Losujemy szczęśliwca. Uwaga. Ej, Hallak, opłaca się iść w Churchilla. Jeden odpowiedz, please. Panie Piotrek Mazurek, jak najbardziej się opłaca. W ogóle ta linia jest bardzo przyjemna, o ile lubisz czołgi wolne. Pamiętaj o tym, to są czołgi wolne. Także Churchilla możesz sobie spokojnie robić. Później masz Black Prince'a. Black Prince jest ciężki do przebicia w wielu sytuacjach, także całkiem, całkiem fajnie. A później masz bardzo precyzyjne działa za to. Pancerz trochę mniejszy, ale masz bardzo precyzyjne działo. Dobra, ale jest to oczywiście nie na temat, więc się nie liczy. Pan Piotrek Mazurek, jedziemy dalej. Jest Bartosz Wylęgły. Gold pociski, bo gdy Mausa spotyka dziewiątka, to go dziurawi. No, rzeczywiście był to ogromny minus i to jeszcze, to było tak zsynchronizowane, powiedzmy, z tym ograniczeniem matchmakingu do plus 2, minus 2. Innymi słowy, jest gra łatwiejsza teraz niż kiedyś, słuchajcie, jest potężnie łatwiejsza, bo nawet macie lepsze losowanie, czyli tą szóstką jesteście losowani zaledwie na ósemkę, i jeszcze do tego możecie strzelać pociskami premium kupowanymi za zwykłą amunicję, co dało niesamowitego nerfa wszystkim pojazdom, które opierają się na pancerzu. Ja bardzo nad tym boleję, bo lubię te opancerzone pojazdy, bo właśnie, słuchajcie, był taki okres w historii, moi drodzy, kiedy ludzie właśnie szli w pancerz, pancerz, pancerz i jeszcze raz pancerz. Czym grubszy, tym lepszy. I to mi się podoba, ten okres akurat mi się podoba. Teraz wiadomo, mamy pociski rakietowe, kierowane i nie tylko. Jest troszeczkę inaczej to wszystko robione, pancerz jest złożony, nie tak jak kiedyś, że wystarczyło po prostu grubą blachę dać i to wszystko. Także to mi się podoba i kurczę, jest to minus rzeczywiście, Bartoszu, wielki, że gold pociski są do kupienia za srebro. Gdyby tego nie było, wyobraź sobie, jaki płacz nastałby. O Jezus, to było coś niesamowitego. Dobra. Także dla ciebie, mój drogi, właśnie ten kod na 1000 flag sygnałowych, jeden dzień premium i Aurorę, i slot. Oczywiście na Hallak 05 przysyłaj i oczywiście przysyłaj, co wygrałeś. Następna nagroda, nagroda książkowa, analogicznie do tamtej, czyli ja kupię jakąś książkę dla zwycięzcy. Uwaga, uwaga, losujemy. To jest największy minus WOTA. Nie wiem, czy to zaliczyć, czy to w ogóle nie jest odpowiedź na coś innego. Strasznie dziwna sprawa. Bo tam różne dyskusje się toczyły i teraz nie wiem, czy to jest to. Ale dobra, zaliczę ci. Zaliczę ci. Nawet tu nie wiem, o co chodzi za bardzo. Czy karnawał ma tak strasznie zmienioną wieżę teraz? No ale widocznie, jeżeli jest to twój ulubiony czołg, to zostawmy tą sprawę. Także Michał KBKPK1, wygrywasz książkę, tylko adresik trzeba przysłać.
I ostatnia nagroda, nagroda pocieszenia 500 golda. Uwaga, uwaga. Kolega Alfons Alvaro. Wprowadzenie Skorpiona G, dlatego że przynajmniej moim zdaniem jest za dobry na ósme tiery. No, dla niektórych to może być minus, chociaż no, jeżeli to jest największy minus WOTA twoim zdaniem na przestrzeni tych lat, to chyba gra jest według ciebie fantastyczna i prawie bez wad, no. Wprowadzenie tego TDK rzeczywiście troszeczkę może zachwiało balansem, ale przypominam wam, że żeby dobrze nim grać, trzeba być w miarę ogarniającym graczem. Często pamiętajcie, gracze, którzy zupełnie nie potrafią grać, kupują tego typu pojazdy i one tą średnią pojazdu ciągną w dół. Pamiętajcie o tym, że na przykład pojawiły się dane odnośnie szwedzkiego czołgu premium. Wiecie, który ten z magazynkiem szósty poziom, nie? I ktoś tam obliczył, że tych czołgów WG na samym europejskim serwerze sprzedało, a on przecież jest od niedawna, 24 tysiące sztuk. 24 tysiące graczy kupiło czołg szwedzki. Jeżeli to jest prawda, to zobaczcie, ilu z tych 24 tysięcy pociągnie statystyki w górę tego czołgu, a ilu w dół. Zaznaczając, że na przykład fioletowych graczy jest, nie wiem, 5% tylko, prawda? Oczywiście proporcja między tymi, co kupili, jest troszeczkę inna, więc na pewno tych fioletowych dużo więcej kupiło, prawda? No ale jednak, pamiętajcie, na jednego gracza, który ciągnie statystykami w dół, przypadnie kilku, którzy będą ciągnęli, przepraszam, w górę, to przypadnie kilku, którzy będą ciągnęli w dół. I tak samo jest ze Skorpionem G. Robi kilku, nie wiem, kilka tysięcy graczy wyniki rewelacyjne, ale za to kilkanaście tysięcy graczy robi wyniki beznadziejne, bo gdzieś tam pojadą, dostaną dwa strzały i koniec. Dobra, serdecznie gratuluję wszystkim nagród. Nagrody, przypominam, trzeba będą przyznawane, jak przyślecie swój e-mail. Także czekam na te maile. No i co? To tyle. Żegnam się z wami, moi drodzy. Do usłyszenia.